Może to znaleźć też. Poczekaj. Tym razem nie fako! Tylko medal. Właśnie, dawno nas nie było. Chodźcie bliżej, bo nas nie widać. Dawno nas nie było i dużo się wydarzyło. Ogólnie tutaj teraz widzicie brązowy medalistki Mistrzostw Europy. Nie żeby się chwalić czy coś, ale jednak myślę, że to jest flex. Bo mecz z Niderlandami był naprawdę mocny. I zasłużyłyśmy. Dobra, ale zacznijmy od tego, że dzisiaj jest już ostatni dzień w Skopiech. I idziemy właśnie kupić coś dla naszych trenerów, bo z niektórymi to już jest koniec współpracy. Dziewczyny niektóre tak by spędziły z nimi, powiedzmy, 3 miesiące. Niektóre rok, niektóre prawie 4 lata. Czujemy, były z wami od początku życia. Właśnie, więc zamykamy już pewien rozdział. Jeszcze w sumie nie było tak naprawdę takiego otwartego pożegnania i zwieńczenia takiego bardziej tkliwego naszego medalu. Tkliwego. Na razie było tylko świętowanie. A tak to... No, idziemy w ogóle znowu na rynek do Skopi. Może teraz uda się bez jakiejś turbulencji. Jesteśmy właśnie już w centrum i chyba udało nam się namierzyć nasz cel, mianowicie piekarnię, cukiernię, żeby kupić jakieś ciacho dla naszych trenerów. I taki a propos, w ogóle to ich też spotkaliśmy. Basia... Pozdrawiamy. O. Spotkaliśmy ich i... Mogliśmy iść na bazar, ale dziewczyny nie chciały. No nie. Się powierzchnie udała, bo kupiłyśmy, w sumie nie ma nic tutaj tych ciastek, no ciastek, torcików i tak i ten i kupiłyśmy jakieś takie na razie babeczki 4 marchewkowe i Basia nie chciała tych takich innych, bo jest 6 trenerów, mamy tylko 4 babeczki na razie i idziemy szukać dalej babeczek, sama bym zjadła, ale musimy kupić te świeczki. Takie świeczki zwycięstwa. Okej. Period. Sposób, w jaki Basia nosi medal. Mission completed. To są chyba jedne z lepszych lodów i tu jeszcze robią własne rożki. I są przepyszne. Może trochę przedłużone, ale... Jak też sukces. No, nawet mamy świeczki. Pewnie damy te lampy. Już wracamy, będzie już tutaj ciężko idzie i zatrzymałyśmy się na kawkę albo na lemoniatkę. I pani jest bardzo fajna i chyba jedna z niewielu, które mówi po... O, i Bandy ma jeszcze shaker. A pani jedna z niewielu, które mówi po angielsku tutaj. I... O, jest vibe. Jest vibe. Basia myśli. Basia, co ty bierzesz? Banana. Smoothie. Nie, zrobimy reklamę pani. Gdzie jest Irek? Dziękujemy bardzo! Właśnie idziemy już. Koniec, koniec. O nie. A właśnie my. Jak ulecieliśmy, to przeszło, nie? Dobra. Koniec. Bye-o. Ja chcę tylko... O nie! Patrz, co tu jest? Ej, to dlatego, że mamy trzecie miejsce.
Dzień dobry, Klaudio. Jeszcze tylko 2 godziny i lecimy do Polski. Chcesz mi powiedzieć może coś po tym turnieju? Jak to znaczy? Nasz lot jest opóźniony o godzinę właśnie. Siedzimy tu już trzecią. No. Już tu nic nie ma. No. Już chcemy do domu. Ale byłam w UK i sama wybrałam. Stwierdziłam, że... Byłaś sama w UK i sama wybrałaś poduszkę? Jestem pod wrażeniem. Tatuś mnie przywiózł, a ja sama wybrałam. Tak. Powiedz coś. Moja mama napisała, że jest ich więcej niż dwoje. Co? Jeden nie wychodzi, to będzie wzięła na 102. Nie. Już podziękowane? Podziękowane. No. A teraz zapraszamy do restauracji pozytywnie. Chyba ostatni vlog będzie.